Przyjechaliśmy odwiedzić Wieśka, który mieszka w Sittenhausen. Przecież tu są te drzwi, którymi chodziłem zawsze. Wejście jest tu. Ale ci mówię, że tutaj jest pokój na wejście. Tam to jest dla pracowników tylko. Już to teoretycznie maski, bo praktycznie to już nie obowiązują maski. Jest napisane, że trzeba założyć. Jak to... A bo tak jak powiesili, tak rok temu tak wisi. Aha. To pięknie. Znaczy oni mówią, że kto chce, to lepiej jak założy, nie? Ale, ale nie ma obowiązku. No to powiedz mi coś o tym swoim pięknym studio tutaj. Tu się nie ma co mówić, to trzeba patrzeć i podziwiać. No. No co ja ci mogę mówić? Wszystko widzisz. No to... Oprowadź nas, możesz zgasić to? Co? Możesz to przyciszyć tylko? No. Nie będę ciebie słyszeć. Słychać. Pancernych nie chcesz słuchać? No co, tylko że... Szaryjka? Otwórz tej blisko. Fajna pewniaka. Tylko przycisz, nie może być. Niech sobie oglądaj. Powiedz coś o tym swoim pokoiku tutaj, no coś, chciałbym coś nagrać dla ciebie, żebyś miał jakieś fajne, ale co ja to mogę pokażę swojej siostrze potem i tak dalej. Jest to zwykłe, tradycyjne studio. To są okna na froncik na ulicę 33, tak? Na Greenwood. Na Greenwood. Obydwa okna wychodzą. Okej, czyli masz dwa okna, czyli ty nie jesteś ostatni, bo ja zawsze patrzę na cztery okna. No, ostatni są gorsi ode mnie, chociażby osoba nagrywająca. Ja nie mam takiego pięknego studia jak ty. Ten. No to jest wnękana kuchenna. To idź tam i pokaż. Po co? Przecież stąd widać. No i weź jakieś światło, zapal tutaj coś. No przecież pali się, to co mam zapalić? Coś, co się pali? Kurwa, nie pójdź ze mną. Nie mam innego światła. No tam w kuchni nie ma nic? O, proszę bardzo. To jest kuchenka, lodóweczka. Powiedz, nie ma za bardzo co włożyć do jedzenia. Lodówka jest pełna. Rzeczy, tak? Musisz sobie kupić drugą, ja ci mogę dać. Mogę, bo ja nie chcę, bo za chwilę druga będzie pełna i znowu będę bez lodówki. No to teraz sobie kupisz freezer. Trzecią, nie? No tak. Jedną ci właśnie mogę dać. Tylko lodówki, a ja będę tak bokiem przychodził. Jedną ci mogę dać za darmo, jak chcesz, bardzo no, fajnie. No różne szafki, tam są różne rzeczy na trzymanie. No. No, to jest bardzo fajne. Kosz na śmieci. Nie stawaj do tyłu, ja, ponieważ to jest jeszcze zima, to jest blok, to myszki potrafią przychodzić. Więc ja porozkładałem na myszy. Aha, żeby się nie złapać, rozumiem. Coś. No jak to, trzy złapałem. Dzisiaj nawet, przed tak? chwilą jedną. A coś jeszcze masz tutaj? Na tą myszkę. O, masz jeszcze kakrocie tutaj? Nie, kakrocie nie ma, tylko myszki. A te... Nie ma. Bed bugs? Mówię, nie ma, tylko myszki. Myszki, dobra, to ja tu się boję siadać gdzieś, bo żeby się nie zarazić. Ja widzę, że wózek masz nawet w środku w domu, w pokoju. A bo sobie tak jeżdżę. A tam pełno wózków jest, widzę. No bo to są dla mieszkańców, to teoretycznie to powinno się przywieźć, co się ma i odstawić. Ale ja kiedyś, bo przywoziłem coś się dałem, odstawiłem i potem wózka przez tydzień nie mogłem dostać. A to jest twój, prywatny. Wszyscy trzymali. No tutaj z kolei jest ten. Łazienka, taka nieduża łazieneczka. Jest jakieś światło tam? No oczywiście. Czy się po ciemku kąpiesz? Łazieneczka jest, dobra. I tam jest szałerek, tak? Tam ten dwa, to są wejście do twoich kolegów? Tak, koleżanek, kolegów. Tutaj mam taką szafkę, to z kolei tam trzymam sobie środki myjące, piorące. Super. Tutaj trzymam środki odzieży zastępczej. A to się przebierasz? Nieraz. No, nieraz. No i te baksy takie z narzędziami, ponieważ z tyłu za plecami masz jedną, tu mam drugą. Tutaj na dole worki z narzędziami, na górze narzędzia,
tutaj to w ogóle to nie jedno, tylko tu dalej w środku są trzy jeszcze, to zarazem cztery baksy. Bo tu stało, ale tak Nina, jak do mnie wpadnie, to ma ludzi, no wystawiłbyś to gdzieś, no to wstawiłem do szafy i dalej nie chcę wejść tu. A tu buduję powoli paczkę taką niedużą dla siostry. Rozumiem. I co tam będzie w tej paczce? Bogactwa. To zależy, ile tatuś w kieszeni będzie miał. Tatuś? No znaczy ja. Rozumiem. Ja bym miał pracę, no to wysyłam dwie pary dżinsów, które w praniu się sprały i są trochę za małe. Garnitur nowy kupiłem, wyczyściłem i się sprały za mały. No to mi to jest niepotrzebne, to co ja z tym robię? To wysyłam to do siostry, ona ma tam pomóc. No a tutaj tu najczęściej zajmowane miejsce przeze mnie, to jest to. No, czyli leżysz czy siedzisz? Znaczy leżę. I oglądam sobie filmy. Polskie filmy, rozumiem, tak? To nie tylko, no. Mam 160 polskich kanałów. No, to pięknie. Teraz akurat oglądam Pancernych. Dobra, to jest o tyle, że mogę je zatrzymać. A tu jest... A tam jest przykładowo Discovery. Na samej górze po lewej stronie, co pisze. O, tu jest pan Wołodyjowski. To są stare polskie filmy. To zależy jaki kanał. To jest kanał taki, siadaj sobie. Taki bardziej historyczny. To wziąłem sobie, wybrałem Pancernych, bo ten film dosyć lubię. No i przypomina mi dziecięce lata. A to jest jeden film, czy to jest 50 filmów małych, krótkometrażowych? No całe, wszystkie odcinki. I oglądasz wszystkie odcinki codziennie? Nie, no to codziennie, to ja i tak je znam na pamięć, to jeszcze będę codziennie oglądał. A jak to wybierasz sobie, który odcinek dzisiaj? No co, no to który? No mam wykaz po prawej stronie, tu mam pan Wołodyjowski, Plebanie, Złotopolscy, Scena Śmiechu. I sobie tu biedę po kolei, jakie tam są odcinki teraz. 13 posterunek, Resident Evil, tam różne są, no. Akademia Pana Kleksa, jak mam ochotę, Złotopolscy, to... Rozumiem. No, to co akurat Zabij mnie, glino. Czyli to znasz już na pamięć wszystko, tak? Nie wszystko, bo są Akademie Pana Kleksa, to znaczy już dla takich małych dzieci, już takich, nie takich odrośniętych jak ja. Ty jesteś już odrośnięty? Tak, i trochę. Także oglądam sobie. Mam też takie filmy, gdzie one tu są. O, przygody młodego Indiana Jones. Kryjówka Diabła, takie różne to są te filmy. Ile kosztuje ta telewizja dla ciebie na rok? Na rok czy na miesiąc? Na miesiąc $30. Aha. No z tym, że żeby ją oglądać, trzeba mieć za $90 ten internet. Rozumiem. A czemu za $90? To jest najszybszy. No ale dlatego, żeby jak najbardziej dobrze przekazywało, to i tak zacina się nieraz ten przekaz. No a jakbym kupił znacznie gorszy, no to oczywiście znacznie gorszy by był przekaz. A oprócz tego masz jeszcze amerykańską telewizję, czy nie? Tak, mam HBO, Showtime. Tak? Kanał Plus tam. O, teraz jest HBO. Ale to jest na... Też na tej polskiej telewizji? Tak, to na tym, no tutaj. Może jakiś news? Ale wyszłam za podróżnika w czasie. Niektóre lecą po polsku, te na HBO czy Cinemax, a niektóre lecą po angielsku tylko. Także to jest HBO, to jest Romans. No i oczywiście MTV. No i są takie już powiedzmy dla starszych dzieci, tak jak dla ciebie, o tutaj. Trzeba tylko, żeby to jest blokada przed dziećmi, a dzieci oczywiście bardziej wiedzą, jak blokadę rozbić niż dorośli. Masz tu jakieś dzieci? No. Mieszkasz tu z jakimiś dziećmi? No dobra, to tego nie mogę pokazać, bo to mi YouTube mi nie puści tego. No to wiesz, to tego mam 15 kanałów takich. No to potem no, sport, tenis. Nie, widzę. Tutaj oglądałem właśnie zwycięstwo ostatnio naszej pierwszej gwiazdy. Historycznej zresztą już, Świątek. No, a co myślisz o wojnie? Ja nie myślę o wojnie, ja myślę, że jestem pokojowo nastawiony. Jak ze mną rozmawiasz przez telefon, to mówisz dużo o wojnie, o tym, że Putin zaatakuje Polskę. A to mówię o wojnie twojej i mojej, to, ale to... Wiesz, no to jest TVP1, które są polecane przez dużo ludzi, żeby nie oglądać.
TVP, TVN zalecają mnie, no to nie oglądam wszystkie, bo jak obejrzę te i obejrzę tamte, podaj rękę Ukrainie, teraz coś tu o Ukrainie jakimś. Zresztą bardzo popularne w tej chwili to są wszystkie te, wiesz, filmy takie o Ukrainie. Zachęcają do pomocy Ukraińcom. Widzę, że masz bardzo dużo książek tutaj do czytania i bardzo piękne kwiatki. No książek to mam bardzo mało. Mocno. Wysłałem, kiedyś planowałem wracać do Polski, miałem ponad 1000 książek. Je wysłałem do Polski, a potem się okazało, że do Polski nie poleciałem. No i książki gdzieś przepadły. Przepadły? No przepadły, no ja wysłałem do siostry, siostra się przeprowadzała i nie wiem, może o niej są, nie wiem. Nie pytałem zresztą nigdy. No trochę książek, drugie tyle to mam u Niny na górze, aha, co Ninie pożyczyłem. No ale teraz pojadę w niedzielę, to przywiozę trochę książek. Od Adama, co zmarł ten kolega. On ma tam, jego żona mi mówiła, czy ja chcę te książki polskie, bo oni nie będą trzymać. A kto to był Adam? Kolega, no kto był Adam. A skąd go znasz? Znałeś? Poznałem go tam w skrętom Pensylwanii tam kiedyś. Mieszkałeś z nim tam, tak? Tak. Długo? Ja z nim, nie, znaczy nie z nim mieszkałem, mieszkałem w Pensylwanii w skrętom i on tam mieszkał. To nie w tym samym domu? On nie, on miał swój dom. Adam miał swój dom? Tak, on mieszkał z żoną, z dziećmi. Ale ty mieszkałeś tam? A ja mieszkałem tam z kolegą. Nie, mieszkałem z kolegą. Wynajmowaliśmy też dom we dwóch. No, to ja myślałem, że tu u niego mieszkałeś. Nie, obok. I tam któregoś razu, to nawet nie Jarko, ten mój kolega poszedł na obiad do knajpy, ale amerykańskiej, bo tam nie ma polskich. I się z nim tam poznali i go przyprowadził i tak poznałem się, ale to już 30 lat temu. 30 lat temu? No. A dlaczego ty w Skrętą wylądowałeś? Jak ty tam, przecież ty jesteś z Trenton. No tak samo dobrze można zadać pytanie, dlaczego wylądowałem w Trenton, albo dlaczego w Nowym Jorku, albo gdzie indziej. No to... W Trenton, dlaczego? Tak się złożyło, że tam wylądowałem, no. Nie jesteś i tam wśród... miałem pracę, tam w tej okolicy i tam robiłem. Mówiłem ci kiedyś o tym facecie, co dla niego robiłem te apartamenty. On miał tam apartamentów dużo i zlecił mi tam apartamenty i u niego wynajmowałem sobie apartament na jego kompleksach. Mieliśmy tam dwie sypialnie, living room, bardzo ładne apartamenty i psa ochronnego, że jak przyszli mi zapierniczyć tą giętarkę z balkonu, to pies spał chyba, albo pilnował ciszy, żeby nikt nie budził ich. I ukradli? Nas, no i ukradli. Zaczepno obronny. To było duże okno balkonowe takie. Na parterze? Na parterze, a sypialnię miałem na pierwszym piętrze. To pies pilnował dołu, żeby ich nie rozrabiał, nie krzyczał, jak oni będą po cichu wynosić giętarkę. To był bardzo obronny pies. Rozumiem. No i giętarka poszła sobie gdzieś. A pies przybiegł rano i powiedział, sprzątnąłem ci, masz czysto. I co zrobiłeś z tym psem? Zupę z niego? Nie, no pojechał ze mną do Polski, został w Polsce. Za karę, tak? No, on lubił bardzo dzieci. To. To bardzo towarzyski pies, dlatego mówię, że złodzieja też. Ty masz dwie siostry, prawda? No. No i powiedz mi coś o tych siostrach swoich. A czy ja mam ci powiedzieć? Dwie stare baby i tyle, no. No bo uważaj, co mówisz, bo będą widziały ten film. A nie widzą, no są stare baby. Jedna jest ode mnie 11 miesięcy młodsza, a druga 11 lat, no to już są dwie stare. No ale ty jesteś przecież młody facet. No, jeden, który ratuje rodzinę. Rozumiem, no i co dalej? Mówisz, że wysyłasz jakąś kasę dla tych swoich tam, jesteś ojcem chrzestnym kogoś tam, jakiejś dziewczynki, która jest ta, córką. W Chicago miałem być ojcem chrzestnym tej całej mafii, ale wybrali kogoś, Low Cardellone, czy jak on się tam nazywa, imienie wybrali. No. Biesiek jest dzisiaj znowu w transie, sarkastycznym tak zwanym. Zostałem na lodzie. Tu jest dla ciebie. Zaznaczam, że to jest bigos, nie zupa w słoiku. Był taki rzadki, że myślałem, że to zupa tamtym razem, ale bardzo dobry. Teraz wylałem wodę, żeby nie znowu już nie pomylił. Wycisnąłeś ją całkowicie stopami, tak? Tak, tam gdzie ten w cedzach pochodziłem po niej. To... Myszy są? To ta mysz, którą złapałeś, to też ją użyłeś jako mięsa na bigos? Mięsa masz tam dużo. To dziękuję bardzo. Do co mi jeszcze chcesz powiedzieć? To starczy chyba. Wystarczy?
nie można ci za dużo naraz, bo nie byś chciał drugi raz przyjechać. Powiedz mi coś o wojnie z Putinem. Co mnie wojna z Putinem? Ja tam żadnej wojny nie widzę. Gdzie ty wojnę widzisz? Okay, czyli teraz... Chodzisz i rozszerzasz jakieś plotki, że wojnie. Ja nie temat, widać wojny. Temat zakończyliśmy w ten sposób, tak? No jak wybuchnie wojna w Ameryce, to będę wijał, to ci coś powiem. Na razie to nic nie wiem. A wracasz do Polski? Na razie nie. Zobaczymy. A kiedy będziesz wiedział? Proszę, pokazują Polskie ładnie, słoneczko świeci. Żadnej wojny, nic. A ty mi sugerujesz jakieś wojny putinowskie. Jasne. To nie wracasz do Polski? Bo mówiłeś, że za 2 lata będziesz wiedział, czy wracasz, czy nie. Czy no to będę za 2 lata wiedział, to wtedy proszę mnie spytać, a nie teraz. To dobra, to do zobaczenia i przyjadę za 2 lata, będziemy kontynuować rozmowę. Okej. Okay. W tej chwili to ja nie wiem, co ja będę robił. Jak cię tu mieszka? W stosunku do Polakowa, no tam na Sprus mieszkałeś, to chyba nie było fajnie. Tu jest chyba lepiej, nie? No przede wszystkim jest lepsze mieszkanie, nie? Miałem kwestię tego, że jest o połowę taniej. Pomimo tego, że jest o połowę lepiej. Czyli razem 4 razy lepiej jest. No. No a mówię, że masz jakiegoś gościa, który jeździ ci po suficie w nocy. Co jedzie kupić? Jeździ po suficie. Jakiś murzyn tam coś tam robi na górze. A to piętro wyżej. Nieraz się o 2-3 w nocy obudzi i sobie jeździ tam czymś. Aha, na rowerze? A ja nie wiem na czym, tylko hałas słyszę. Rozumiem. A... Ale ja w ramach zemsty kupiłem też rower, tylko że ja to kupiłem rower, który stoi. A on jeździ. Jak chcesz, to ja ci dam jakiś rower, który jeździ też. No, ten też jeździ. Tylko trzeba siąść na niego i jechać. A jechałeś już? No, 2 razy. Po ile czasu? Raz 2 minuty, drugi raz 10. No to fajnie, no to już jest jakiś progres. No i co, schudłeś trochę? No, w kieszeni zakup na rowera. A skąd masz ten rower? No kupiłem na eBayu. A kupiłeś? Bo miałem takiego kolegę, który powiedział, ja ci pożyczę rower, weźmiesz do domu, byś ćwiczył. No i tak czekam. Ale co, Maciej, ten kolega powiedział, że ci dowiezie go, ten rower? No przecież ja sam ten rower nie przyjdzie. A ja nie mam takich... To zamówiłeś z delivery, ja nie wiedziałem, że to trzeba przywieźć też i jeszcze pocałować cię w dupę. No tego ostatniego raczej nie rób. Ja nie lubię męskich całusów. Jasne. A to przyszedł do mnie, już Zajączek przyszedł, Mikołaj został jeszcze. Zajączek jeszcze ma, ale już nowy jest. Okay. No a co tam u Niny słychać? No, pracuje, wchodzi, uczy się z życia. Jesteś dzisiaj bardzo sekretny. Co się stało? Nie wiem, co z Niny. Problem dzisiaj miał, że dzisiaj w nosie miał jakiś? Nina to tam lata, to swoje sprawy, życie ma, ja mam swoje. Nieraz się spotykamy, Nina jedzenia ode mnie już nie chce. No bo jej za dużo dajesz. Mówi, że ma tak zapchaną lodówkę jak i moja, tylko że przeze mnie zapchana. Mówi, tak jak długo żyła, tak nigdy w lodówce tyle nie miała. No to fajnie, że tak jej dajesz jedzenie przecież, nie? Ty nic to nie przerzuciłem robisz. Się teraz na ciebie. To teraz Bigos, tak? Dla mnie, dziękuję bardzo. No wiesz, no, zacznę ciebie, za chwilę też powiesz, że nie. Ty dzisiaj chcesz mi dać lodówkę i to przecież się spytasz, czy ja nie mam dla ciebie jakiejś. Ja mam w domu 6 lodówek pracujących facet, także mnie nie zaskoczysz. No, żebyś się nie zdziwił, Fryzer. Nina też krzyczała, jak przyjeżdżałem, mówię, ja mam całą lodówkę pustą, to nie zaskoczysz. I już nie ma pustej. A teraz tam nic nie wejdzie, ja ci nie chcę. To ona nie nadąży jeść? No to co ty robisz? Nie nadąża. To ty nic nie robisz, tylko gotujesz cały czas, tak? A co mam robić? Nie wiem co. Mam bardzo poważne, zastanawiam się, co dzisiaj ugotować. Co zacząć kombinuję już na tym i tutaj. Rozumiem. Mieliśmy chyba w niedzielę jedziemy na Kolumbus i będziemy. A to próbować. Będzie dopiero w niedzielę. Dzisiaj jest piątek już, a co? Możesz dzisiaj pojechać i kupić te ogórki, tylko one się zepsują do niedzieli. A właśnie, bo widzisz, dobrze wspomniał, niedzieli nie dam rady jechać, bo muszę do Adama żony jechać. No to nic nowego przecież. Więc zawsze jak się umawiamy, to ty nie dasz rady później. No bo zapomniałem o tym, teraz mi się przypomniało, to ja dam żonie, że mam jechać. Jak chcesz, to możesz ze mną do niego jechać. Znaczy do niej, bo do niego to raczej wątpię. To co ja tam... A co tam będziesz robił z tą żoną? No ona mnie poprosiła, żeby jakąś kanapę masz, żeby jej przeciąć na pół i wystawić na dwór, to oni powiedzieli, że zabiorą ją. Mhm. Ale całej takiej dużej nie chcą zabrać. Poprosiła, żebym przyjechał. A kto to wyniesie później na dwór?
No ona ze mną, no kto? Czy to taką kanapę wynieść na pół przeciętą, połowę pamiętam, kanapy? Jak wynosiłem różne rzeczy z twojego domu, to mówiłeś, że nie możesz nosić nic. Z no no, no tam na parterze, to tam zresztą ci, co mieszkają, tam mi pomagają też. To. Jasne. Ktoś tam wyniesie, ponadto jak się przetnie na pół, to już nie będzie ciężkie. A jak trzeba będzie, to można i na 3-4 części pociąć, nie? Bo to za to. Mhm. A to dzisiaj cały dzień będziesz tu siedział w tym pokoju? Chyba nie, może gdzieś pójdę. A gdzie pójdziesz właśnie? Nie wiem jeszcze. Do parku jakiegoś chodzisz, coś? Nie, do parku nie chce mi się. Odkryłem fajny park. Proszę? Na Polakowie, na jedynce, naprzeciwko. Jest taki bilard, to mówiłeś, że naprawiałeś go z piechem. A, to tam naprzeciw piecha. To tam. I za tym miejscem jest taki... No tak, ja bym dwa dni jechał samochodem, żeby się przejść po parku. Ja mam tutaj parku. Zwierzątka biegają, wiewiórki. Tu cię zabiją murzyni przecież, czarni cię zabiją tutaj. Murzyni nie zabijają wiewiórek, oni je dokarmiają. Ale ty nie jesteś wiewiórką, czy jesteś? Ja sam nie wiem, kto ja jestem. A kim ty jesteś właśnie? A ty masz wiewiórki w domu? Nie w domu, tylko mam na zewnątrz i walczę z nimi nie bezskutecznie. A ja kupiłem ci te orzeszki, żebyś im dał. No to dobrze, no to mówią, że jeden sposób, żeby się odpierdolił od moich pomidorów, to jest, żeby ich karmić orzechami właśnie, ale ja nawet sobie nie kupuję orzechów, bo są takie drogie. A ja kupiłem ci, tam leżą w swoim... czy cała ręka. W tym plastikowym tam na worku są orzechy. A po co mi kupisz orzechy, naprawdę? No to wiewiórki, nie dla ciebie. O. Żebyś się nie pomylił. Dziękuję w imieniu wiewiórek, ale sorry, ale ja wiewiórki wywożę do parku niestety, jak je złapię, tylko moja córka zresztą to robi. Słuchaj, no a co mówisz, że cię boli ręka? A co to nowość, że mnie coś boli? No nie wiem właśnie, to starość? Ci dawno mówiłem, że jak masz 50 lat i rano wstajesz, a nic nie boli, to nie żyjesz. Ale ty żyjesz to w takim razie. No bo ci wszystko boli. Bo mnie boli. A co cię boli? Wszystko. A gdzie byłeś u lekarza dzisiaj? A dzisiaj? No dzisiaj rano byłeś u lekarza. Byłem, u masażysty. I fajnie było? Fajnie. Co ci masował? Małego. Plecy, no co ci masował? Na plecy byłem, na low back. A co masz z lower back? To musisz pytać lekarza, ja ci nie potrafię wytłumaczyć. Mówiłeś, że będziesz jechał gdzieś do... na to, żeby ci zrobili blokadę. Gdzie to będę jechał, ale to jeszcze nie jadę, na razie siedzę. Jesteś bardzo spostrzegawczy. Czy nie chcesz rozmawiać ze mną dzisiaj? A o czym ja mam jednym i tym samym z tobą klepać? No jak rozmawiasz ze mną cały czas przez telefon, to mówisz, co cię boli, ale teraz nie chcesz powiedzieć do kamery? Nie. To już koniec z nami? No bo się obawiam, że ludzie zaczną mi tutaj zaraz pieniądze przysyłać, żeby mnie ratować. To nie, ja nie chcę. Zrobimy numer telefonu na tym filmie pod spodem. Proszę przesyłać datki na fundusz Wiesiek. No ja mam dosyć jeżdżenia po szpitalach. To potrzebny, no, jeszcze, tak. Potrzebny jeszcze jeden, który o pieniądze występuje? Dosyć ich jest. Że masz dosyć pieniędzy. Im nie jest, kurczę, tylko dawajcie numer konta. Ale to żeby wpłacić, nie żeby zabrać. No tak. To dobrze chyba. W tą stronę jest okej. Okay, nie, wpływają. Bo to oni podają swój numer konta, żeby wpłacać do nich. Kto za tak? Dużo jest tych zbierających. Dobra, już wyłącz, teraz to starczy tego. Okej, teraz dopiero zaczniemy rozmowę prawdziwą, jak wyłączę.